Moje uszanowanie. Nazywam się Piotr Frączewski. Pracowałem z Konradem kilka razy, ale tym razem nie zatrudnia mnie, bo robi dokument. Bardzo prawdziwy dokument o tym, co wokół nas. I chciałbym, żebyście Państwo ten dokument obejrzeli, bo warto, warto. Konrad opowiada o naszym świecie, uważnie obserwując dwie kobiety. Każda z nich jest interesująca i stoją dokładnie po dwóch stronach politycznej barykady. Oczywiście jedna z nich jest mi ideowo znacznie bliższa niż druga, ale jakoś tak jest w tym filmie, że lubimy obie i przez to mamy problem. Trochę jak w rodzinie, kiedy dochodzi do rozwodu. Cholernie głupio, że ludzie się tak rozeszli. I co z tym teraz zrobić? W ten sposób widzimy naszą Polskę, znowu rozdartą, po raz kolejny stojącą na brzegu przepaści. W tym filmie czuć, że gdzieś tam na górze politycy bawią się naszym losem, a my zupełnie bez sensu bierzemy na serio ich gry. I naprawdę przez to możemy wiele stracić. Namawiam Państwa bardzo serdecznie, aby ten film zechcieli Państwo obejrzeć. A jak możecie, to dorzućcie parę groszy, by produkcja mogła spokojnie się zakończyć. Ja już swoją cegiełkę wykupiłem. Jeśli można na koniec szczyptę refleksji, bardzo niewinnej wydaje mi się, trzeba uważać z dobrą zmianą. Bo w życiu musi być trochę dobrze i trochę źle. Bo jak jest tylko dobrze, to jest niedobrze.